dałeś dzisiaj ten czas, aby zgromadzić się na tym miejscu. Dziękuję Ci, że Twój Kościół może się zgromadzać na tym miejscu, aby przede wszystkim Tobie oddać chwałę, aby uwielbić Twoje imię, błogosławić Cię i wywyższać, Panie. I dzisiaj, Panie, przychodzimy z podniesionymi rękami, abyś, Panie, wypełnił nas swoją obecnością. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś działał dzisiaj w nas i też poprzez moje usta. Panie, ja je otworzę, a proszę Cię, abyś Ty je namaścił. Potrzebujemy Twojego pokarmu. Potrzebujemy Twojego słowa, które darzy życiem. Nie chcemy słowa ludzkiego, ale chcemy słowa, które darzy życiem, Panie. Szczególnie dzisiaj, szczególnie w tych trudnych okolicznościach, Panie. Życie pochodzi od Ciebie. Wołamy do Ciebie, abyś posilił każdego z nas. Abyś dzisiaj przyszedł, Panie, z radością, z pomazaniem, Panie, tam, gdzie jest potrzeba, w miejsce naszej potrzeby. Ja się modlę, Panie, aby ten czas mógł być czasem błogosławieństwa dla każdego z nas. Ja się o to modlę, aby to słowo, które, Panie, pochodzi od Ciebie, dzisiaj na nowo wydało owoc w naszych sercach. Modlę się, abym umiał je przekazać. I, Panie, o Twoją obecność tutaj, na tym miejscu, dla chwały Twojego imienia i budowania Bożego Królestwa. Amen. Kochani, chciałem Was przywitać, wszystkie siostry, wszystkich braci w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedzieć, że cieszę się, że na przekór wszelkim okolicznościom możemy tu być na tym miejscu. Że na przekór presji, na przekór trudnościom dzisiaj wybraliśmy to miejsce, bo wierzymy, że to miejsce jest miejscem posilenia. Dlatego, że Kościół, tam gdzie on się gromadzi, może liczyć na Bożą obecność. Każdy z nas ma Ducha Świętego w sobie, ale kiedy gromadzi się Kościół na jednym miejscu, to jest specjalny czas, kiedy Bóg chce coś udzielić ze swojego słowa. I ja też dzisiaj modlę się o to, abyśmy to, o czym chcę mówić, aby było i dla was, i dla mnie sferą pociechy, wzmocnienia. Wszyscy wiemy, że jest to trudny czas, że jest to czas presji, ale ja wierzę, że tak jak on się zaczął, tak w kalendarzu Boga jest wyznaczony koniec. To nie będzie, bracia, trwało wiecznie. Pytanie jest inne, czy Kościół i każdy z nas, czy ja sam, wyjdziemy z tego czasu posileni i wzmocnieni? Czy wyjdziemy z tego czasu z jakąś szkodą? Myślę tutaj o duchowych sprawach. Czy ta presja strachu, czy ta presja niepewności, ta presja choroby, czy czegokolwiek jest wyzwalane, uczyni coś w naszym życiu, z czego nie będziemy mogli wyprostować już kręgosłupa. Ja wierzę, że to jest możliwe, żeby ten trudny czas każdy z nas i Kościół przeszedł naprawdę z prosto wyprostowanym kręgosłupem. Dlatego, że mówi o tym Boże Słowo. Boże Słowo nas uczy o tym, że kiedy Izak siał, w czasach suszy to zebrał stukrotny owoc. I to jest obietnica. Boże Słowo uczy nas o tym, że kiedy przychodziły plagi na ziemię egipskie, to Izraelici, którzy mieszkali w ziemi Goszen, byli osłonięci od tych plag. Dlatego, że Boża obecność była z nimi. I ja wierzę, że każdy, kto będzie szukał Bożej obecności, kto będzie brał Boże obietnice z tego słowa, zawsze będzie posilony. I tego i sobie, i wam, Kościołowi, i każdemu, kto wierzy w Pana Jezusa, serdecznie życzę. Ja chciałem mówić dzisiaj o Bożych obietnicach, dlatego że kiedy chodzimy w tym niepewnym czasie, kiedy chodzimy w tym zwariowanym czasie i jesteśmy bombardowani przez media, przez wszelkie informacje złymi rzeczami, my potrzebujemy stanąć na dobrej wieści. A dobrą wieścią jest, że Pan Bóg wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Dla Ciebie, dla mnie. I stamtąd płynie nasza siła, stamtąd płynie nasza pociecha i tam dzisiaj będziemy chcieli sięgać. Zacznę dzisiaj od listu do Rzymian, 8 rozdział, 29 i 30 werset, który mówi tak, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swojego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał. A tych, których powołał, tych także usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych także obdarzył chwałą. To jest cudowne dwa wersety, które mówią nam o Bożym planie dla twojego i mojego życia. Bóg
nas powołuje, On nas zna, On nas zna od początku, On nas powołuje, ale w miejscu powołania jest czas na Twoją i moją odpowiedź dla Boga. Zanim zostaniesz usprawiedliwiony, zanim zostaniesz obdarzony chwałą, to każdy z nas musi Bogu odpowiedzieć wiarą, z wiary na Jego powołanie. Myślę, że każdy z nas na to może powiedzieć amen, to nie jest żadne odkrycie. Nie ma w relacji z Bogiem automatyzmu. Pomiędzy powołaniem a usprawiedliwieniem Bóg czeka na Twoją i moją odpowiedź. Co z tym zrobimy? Co zrobimy z miejscem Jego powołania? Z objęcia Boga nikt nas nie wyrwie. O tym nas uczy Boże Słowo. Nie ma takiej siły, która z relacji Jego przymierza mogłaby nas wyrwać. Ale jest jedno zagrożenie. Ja i ty możemy sami z niej wyjść, jeżeli nie odpowiemy Bogu z wiarą na to, co On mówi do naszego życia. Więc jest to zagrożenie takie, o którym musimy z tyłu głowy pamiętać, że jesteśmy zabezpieczeni w przymierzu z Jezusem Chrystusem przez Jego krew, przez Jego ciało, ale musimy aktywnie w tym trwać. Bóg nie zostawił nam wolnej woli po to, żebyśmy czekali tylko, co On zrobi, tylko na każdy krok zbliżającego się Boga my musimy odpowiedzieć naszym krokiem, aby się zbliżyć do Jego obecności. Tu nie ma automatyzmu. Pan jest naszym obrońcą. To mówi Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 8 werset. Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę, czyli nas, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Bóg patrzy na substancję wiary w naszym sercu. I dzisiaj chciałem parę słów też o tym powiedzieć. Jest to substancja, która jest przez Boga poszukiwana w Twoim i moim sercu. On oczekuje wiary w co? W Jego słowo, w Jego obecność, w Jego dzieło krzyża wykonane dla Ciebie i dla mnie. Nie możemy przejść koło tego obojętnie. Wiara jest tym, czym my odpowiadamy na Jego obietnicę, na Jego słowo, na Jego powołanie. On widzi to w naszych sercach. Ja tego nie będę widział. Brat, który czy siostra, który siedzi koło ciebie, może tego nie widzieć. Ale przed Bogiem stan mojego serca się nie ukryje. Oczekuję wiary w Jego słowo, w Jego obietnice i musimy o tym pamiętać. Ja sobie tutaj zapisałem taką swoją definicję wiary, że wiara to jest substancja w naszych sercach, która robi na Bogu wrażenie. Nie wiem, czy wam się to podoba, ale przyszło mi to tak do serca, dlatego to zapisałem. Wiara to jest substancja w naszych sercach, która robi na Bogu wrażenie. Na Bogu wrażenia mogą nie zrobić moje słowa. Na Bogu wrażenia niekoniecznie muszą nawet czyny zrobić. Ale wiara, która jest w moim sercu, nie jest dla Niego obojętna. Pewność, list do Hebrajczyków dużo mówi na temat wiary. Nie będziemy go tutaj czytać, ale każdy zna pamięć Hebrajczyków 1:1, gdzie mówi, że wiara to jest pewność tego, czego nie widać. Czyli coś, co wykracza poza nasze naturalne doznanie. Łatwo jest nam uwierzyć w coś, co widzimy, ale zdajemy sobie sprawę, to nie jest wiara. Wiara to jest coś, czego nie widać. Czyli, żeby to sparafrazować, jest to podniesienie Bożego Słowa powyżej realności tego, co widzimy. Jeżeli patrzę na niebo i widzę chmury, to muszę wiarą sięgnąć, że za tymi chmurami jest słońce. To łatwo mi przychodzi, bo mamy doznania, wiemy słońce i z doświadczenia już były wiele takich sytuacji. Ale tego, czego nie widać, a jest zapisane w Słowie Bożym, to Bóg chce, żeby nasza wiara na to zstępowała. Uchwyćmy się Bożej obietnicy jako nadrzędny cel dla naszego życia. Cały zresztą list do Hebrajczyków, ten 11 rozdział, on mówi o bohaterach wiary. To jest piękny rozdział, pewnie wiele razy każdy z nas go czytał, ja również. Cały 11 rozdział mówi o bohaterach wiary. Ale ja zwróciłem uwagę, że lista tych bohaterów jest podzielona na dwie grupy. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy wierzyli Bożemu Słowu, Bożym obietnicom i doznali, przyjęli, doświadczyli tego, co głosiła obietnica.
Tak? Abraham wierzył, że będzie miał syna. Był czas, minął czas, dostał syna. Wiele, wiele bohaterów wiary jest tam wypisanych. Ale w liście do Hebrajczyków od 39, 11 rozdział, od 39 wersetu do 40 jest napisane tak. O drugiej grupie ludzi, którzy też są bohaterami wiary. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, czyli uznanie Boga, ale nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, aby doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Czyli nie otrzymali, ale byli w na tyle głębokiej relacji z Panem, że wiara pozwoliła im się utrzymać na powierzchni. Może nam się to mniej podobać, bo ja chciałbym doświadczać moją wiarą te rzeczy, które przychodzą. To jest prostsze, to jest łatwe, to podnosi, to buduje. Ale czytając właśnie te słowa, uzmysłowiłem sobie, że wiara jest w to, co jest napisane, a nie w to, co widzimy. I chwała Bogu, jeżeli to się może zmaterializować. I chwała Bogu, jeżeli to zaistnieje. Ale z doświadczenia wiemy, że są sytuacje, kiedy my wierzymy, ale tej materializacji nie widać. Bóg chce, abyśmy też byli bohaterami wiary z tej drugiej grupy. Czyli można powiedzieć, że wiara to jest przyjęcie Bożego Słowa bez względu na manifestację w naszym życiu. A ja dodam od siebie, że wierzę, że dopiero na poziomie takiej wiary następuje ta manifestacja. Jeżeli Bóg widzi, że my wierzymy ponad wszystko, to dopiero jest wyzwalana odpowiedź Boga. Często tak jest. Jako takie zilustrowanie tej myśli, o której chcę powiedzieć, sięgnąłem do historii, która jest w Starym Testamencie zapisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale 27-34. To jest historia synów Izaka. Każdy wie, że chodzi o Ezafa i Jakuba. Przeczytam teraz właśnie tą historię zapisaną, która jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Gdy chłopcy wyrośli, Ezaf okazał się wspaniałym łowczym. Był człowiekiem otwartych przestrzeni. Jakub był spokojnego usposobienia. Trzymał się namiotów. Izak, czyli ojciec, wolał Ezafa, ponieważ lubił dziczyznę. Rebeka, matka, natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu Jakub przyrządził posiłek. Ezaf akurat przyszedł z pola zmęczony. Poprosił Jakuba, daj mi się najeść twojej czerwonej zupy, bo padam ze zmęczenia. Dlatego nazwano go Edom. Najpierw sprzedaj mi pierworództwo, odpowiedział Jakub. Posłuchaj, wyrzucił z siebie Ezaf. Ja umieram. Po co mi to pierworództwo? Jakub nie ustępował, więc najpierw mi przysięgnij. I Ezaf przysięgnął. Sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezafowi chleb oraz potrawę z soczewicy. Ten zaś jadł i pił i wstał i poszedł. I tak pogardził Ezaf pierworództwem. Dla mnie to pierworództwo, o którym tutaj czytamy, to jest stosunek ludzi do tego, co jest dla nich, powtarzam, dla nich, czyli dla nas, napisane w Bożym Słowie. To jest utożsamiane z Bożymi obietnicami dla mnie i dla ciebie. Widzimy dwóch synów, widzimy rodzinę, widzimy patriarchalną rodzinę i ich różne podejście do tego, co od lat już było głoszone w ich rodzinie. To, co Bóg powtarzał Abrahamowi, to, co Bóg powtarzał ich ojcu Izakowi, to, co wielokrotnie słyszeli, to, co było powtarzane pewnie przy każdym święcie, przy każdej kolacji, że Bóg ma plan dla Abrahama, Bóg ma plan dla Izaka, ale także, moi synowie, tak sobie to wyobrażam, dla was. Co oni z tym zrobili? Ezaf to historia człowieka, którego Boże obietnice przegrywają z miską soczewicy. Słowo nie miało dla niego znaczenia. Przyszedł zmęczony, przyszedł głodny, liczyło się tu i teraz, w tej chwili. Pusty brzuch, ssanie w żołądku i jakiś zapach, który dochodził gdzieś z pieca. To nie było jednorazowe wydarzenie. Ja nie wierzę, że Ezaf był wzorowym
synem swojego ojca Izaka i zdarzyła mu się wpadka. Ja uważam, dlaczego o tym mówię, dlatego, że to, taki stosunek do Bożych obietnic buduje się długo w naszym życiu. Ezaw, zresztą konsekwencje tego znamy, bo historia ciągnie się wiele rozdziałów, praktycznie popełnił wszystkie odstępstwa, które mógł w stosunku do człowieka, który był wybrany przez Boga. Nie szanował swoich rodziców. Jeżeli widział, że się coś nie podoba matce, to brał sobie żony, które nie pochodziły z rodu izraelskiego. W końcu przeniósł się do Edomitów, czyli zostawił, przyłączył się do ludu, który był Bożym, dla Boga był wrogiem. Ciało wzięło górę i doprowadziło go do miejsca śmierci. On nie umarł w tym momencie, ale wszedł na drogę, która w zasadzie prowadziła go już tylko do śmierci duchowej. Żył, ale znalazł się na drodze do śmierci. W objawieniu, w Księdze Objawienia 3.1 jest list do kościoła w Sardes. Tam są bardzo ostre słowa. Zauważcie, do kościoła w Sardes. Nie do świata, nie do Rzymian, do kościoła w Sardes. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Czyli może być stan, że jesteśmy blisko, że funkcjonujemy w jakiejś społeczności, że słowo jest gdzieś głoszone, ale masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Ezaw doprowadził w swoje życie właśnie do takiego momentu. Sprzedaż pierworództwa to odmówienie sobie prawa do Bożych obietnic dla mojego życia. To dobrowolna rezygnacja. To coś więcej, to brak zainteresowania tym, co Bóg ma dla ciebie i dla mnie już tu i teraz. Nie interesuje mnie to. Mam ważniejsze sprawy. Mam na głowie teraz taki problem, mam na głowie taki problem. Tu mi się sypie, tam mi się sypie, a ty mi mówisz o Bożych błogosławieństwach. Ty mi mówisz o słowie. Nie mam czasu, ja muszę rozwiązywać problemy. Ja muszę gasić pożary. Tu i teraz w naszym życiu może zabić Boże obietnice. Sprzedaż pierworództwa jest możliwa, jeżeli miska soczewicy będzie większa od Bożego Słowa. To jest trudne, ale zdarza się, że Bóg jest za mały do rozwiązania naszego problemu. Zdarza się, że dochodzimy do miejsca w naszej wierze, że Słowo Boże, tak uważamy, obyśmy tak nie uważali, ale może być tak, że tak ktoś uważa, że Słowo Boże jest za słabe do rozwiązania problemu, w którym ja dzisiaj tkwię. Czyli klasyfikacja tego słowa wchodzi w dół, a miska soczewicy wjeżdża do góry. Bardzo łatwo się znaleźć wtedy w miejscu, gdzie wybieramy niewłaściwe rzeczy dla swojego życia. Proces budowania wielkości miski trwa wewnątrz każdego z nas. Chodzi o to, żeby ją utrzymać na samym dole. Jak duża ona będzie w naszym życiu, zależy tylko i wyłącznie od nas. Co wybierzemy, na czym się oprzemy, skąd będziemy brali zasilanie. Ta wielkość tej miski soczewicy. Przeciwwagą jest budowanie wielkości Bożych obietnic. Jeżeli będziemy je czytali, jeżeli będziemy je rozważali, jeżeli będziemy słuchali świadectw, to wielkość Bożych obietnic dla naszego życia będzie rosła. A ta przykładowa miska soczewicy znajdzie się w dole. Tego życzę dla swojego życia i dla każdego z nas. Drugi brat, Jakub, zdesperowany, żeby wyrwać to, co prawnie mu się nie należało. On był w kolejności drugi, był tam parę minut, wiemy, że to byli bliźniacy, parę minut młodszy, ale to już klasyfikowało go jako numer dwa w rodzinie. Ten pierworodny dziedziczył, pierworodny był ważniejszy, on brał błogosławieństwo ojca. Ale Jakub był tak zdesperowany, że zawalczył o to błogosławieństwo. On długo się przygotowywał, on wyczekiwał momentu, kiedy to może zrobić. On czekał na ten moment, dlatego że znał proroctwa nad rodziną i chciał w nich uczestniczyć za wszelką cenę. Może nam się to nie podobać i powiem szczerze, to jest piękna historia, gdyby nie droga, którą do tego Jakub doszedł.
Wiemy, że oszukaństwo, kłamstwo, wyrwanie tego, oszukanie Ojca. Ale problem mam w tym, że Bogu się to podobało. Dlaczego? Dlatego, że spojrzał na temperaturę jego serca. Czyny jego nie były moralne, czyny jego były naganne, ale temperatura serca dla Bożych obietnic podnosiła go w oczach Bożych dużo wyżej jak Ezawa. I wiecie co, doszedłem do takiego wniosku, że możecie się z tym nie zgodzić, że Bóg na to powiedział, ja sobie poradzę z twoimi grzechami, ale nie poradzę sobie z twoim zimnym sercem. Dlatego, że na grzechy Jakuba, na grzechy moje, na grzechy każdego z nas, Bóg już miał przygotowanego Jezusa. To już było w planie. Ale jeżeli moje serce jest zimne i twoje serce będzie zimne, to przepraszam, ale nie widzę tutaj, że Bóg sobie z tym poradzi. Dlatego, że mamy wolną wolę, jesteśmy przeznaczeni do Jego partnerstwa, ale musi być decyzja w naszym sercu, musi być odpowiedź. Realia Bożej obecności muszą być podniesione wyżej niż to, co widzimy jako realia ziemskie. Wybór Jakuba zdeterminował jego życie na pokolenie, na pokolenia. Choć nie było to widoczne od razu. To Ezaw został w domu. To Ezaw został dziedzicem, tak? To do Ezafa należały ziemie rodzinne. To on mógł realizować swoją pasję. Wiemy, że był myśliwym, że urządzał polowania, że miał bliską relację ze swoim tatą, który lubił dziczyznę. Czyli patrząc tak zupełnie po ludzku, widzimy, że to Ezaw był górą. A jednak dopiero kiedy w dłuższej perspektywie spojrzymy na życie Ezafa, do czego go doprowadziło i na życie Jakuba, to możemy wyciągnąć prawidłowe wnioski. Boży wymiar był inny. Powstały dwa narody. Z Jakuba powstał Izrael. Wiemy co dalej. Wybawiciel, wszyscy królowie i tak dalej. Z Ezafa naród Edomitów. Poza relacją z Bogiem. To błogosławieństwo, które wyrwał Jakub od swojego ojca, ono nie zamanifestowało się od razu w tym momencie. Zauważcie, on wziął błogosławieństwo i co dalej? Banicja, ucieczka z domu, przebywanie poza rodziną, długa tułaczka do Labana, życie w ciągłym zagrożeniu, wystawianie się na oszukaństwo Labana, który manipulował jego życiem i życiem swoich córek, jak tylko mógł. Ale co zyskał Jakub? Bożą obecność, która go prowadziła cały czas. My mamy mnóstwo obietnic, że pójdziesz doliną, że przejdziesz przez ogień, ale ja będę z tobą. Bóg nie mówi, nie będzie doliny w twoim życiu, nie będzie ogień, cały czas pójdziesz miękką, szeroką i fajną drogą. Ale ja pójdę z tobą, tak jak był z Jakubem. Nie opuścił go nawet na chwilę. Nawet jak Jakub robił błędy, to Bóg je prostował. Nawet jak był oszukiwany, to Bóg to przemnażał razy dwa na korzyść Jakuba. Cudowna, cudowna relacja Boga z człowiekiem. W Rzymian 9:13, gdybyśmy mogli otworzyć, list do Rzymian 9:13, są zapisane takie słowa. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią. Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem. I można by te słowa, czytając te słowa, dojść do wniosku, że i tak to Bóg wszystko zaplanował. Ale dla mnie jedynym wytłumaczeniem jest to, że wybór Jakuba był podyktowany stanem jego serca. Gorąco pragnącego pozostać w relacji z Panem poza wszelką ceną. To odrzucenie Ezawa było spowodowane tym, co było w sercu Ezawa. Tak jak odrzucenie ofiary Kaina, musimy powiedzieć, że było spowodowane tym, co było w sercu Kaina. Kain złożył ofiarę, Abel złożył ofiarę, ale serce Abla, a serce Kaina było w dwóch różnych zupełnie miejscach.
Dochodzimy tutaj do pewnego miejsca takiego predestynacji Bożej, czyli wybrania Bożego każdego z nas. Ale ja to rozumiem w ten sposób, że wybranie Boże jest osadzone ponad czasem. To nie jest loteria, że Bóg będzie się z nami bawił, tego lubię, tego nie lubię, tego kocham, tego nie kocham, tego biorę, tego nie biorę. Każdy z nas ma potencjał do bliskiej relacji z Panem. Ale Bóg patrzy na to spoza czasu. On zna nasze decyzje, które będą w przyszłości. Dlatego wybrałem Jakuba. On wiedział, jakie wybory będą. On znał temperaturę z tego serca za 3 lata, za 5, za 10. Odrzuciłem Ezafa, bo znał temperaturę jego serca, zimnego serca. On wiedział, jakich wyborów będzie dokonywał. Dlatego ta predestynacja umieszczona ponad czasem dopiero dla mnie staje się wyraźna. Żeby to zobrazować w jakiś taki sposób, każdy z nas w jakimś momencie życia gdzieś pewnie oglądał seriale. Jak oglądasz serial i zobaczysz ostatnie 2 odcinki, to jak zaczniesz go oglądać od początku, to wiesz, jak to wszystko się skończy. Dlatego, że pozwoliłeś sobie wejść ponad czasem. To może jest taki trywialny przykład, ale potrafiący pokazać, że Bóg jest i wczoraj, i dzisiaj, i jutro w tym samym momencie. Jego czas nie dotyka. Więc może spojrzeć na moje, twoje decyzje, te, które dzisiaj zapadają, ale też, które zapadną za rok, czy za 2, czy za 3. Jest czas, kiedy Bóg czeka na wzrost naszej relacji z Nim. Kiedy Bóg daje nam możliwość odpowiedzenia na Jego Słowo. Kiedy daje czas na to, żeby odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Ale przychodzi potem moment, kiedy w życiu stajemy właśnie w miejscu decyzji. I najczęściej jest to takie miejsce bardzo zaskoczenia. My się przygotowujemy do rzeczy, poznajemy Boga, budujemy relacje. Czasami są okresy bardziej intensywne, czasami mniej. Różnie to bywa w życiu. Przynajmniej tak to też w moim życiu było. Ale nigdy nie wiemy, kiedy staniemy w miejscu wyboru. Tak jak znalazł się Jakub z Ezafem. Okoliczności głodu, zmęczenie, presja jakaś, znużenie może wielodniowym polowaniem i następuje wybór, który ustawia go na niewłaściwej drodze w jego życiu. Drodze, która doprowadzi go do śmierci duchowej, czy drodze, która doprowadzi go do przebywania poza relacją z Bogiem. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 16 wiersz, są zapisane takie słowa. Uważajcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaf, który za jeden posiłek oddał prawa swojego pierworództwa. Uważajcie, zwróćmy na to uwagę. Zwróćmy na to uwagę. Niech to ma dla nas swoją wagę, aby pilnować temperatury swojego serca, żeby nigdy nie postawić się w miejscu złego wyboru. Bo możesz budować z Bogiem relacje lata, ale może być jeden moment, kiedy tą relację zaprzepaścisz. W Bożym planie obietnic perspektywa zawsze przenika pokolenia. To, co powiedziałem, Jakub wyszarpał to błogosławieństwo, ale żeby go dostrzec, musimy popatrzeć przez pokolenia. Bóg zresztą zawsze mówił o rodzinie Abrahama i Izaka, że ja jestem Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Widzimy tu pewną ciągłość. Ciągłość błogosławieństwa, ciągłość obecności, ciągłość Bożego planu. Czy umiemy albo potrafimy spojrzeć na nasze życie właśnie w ten sposób, że ja jestem Bogiem, dajmy na to mojego ojca, moim Bogiem i Bogiem moich dzieci? Że służę jako łącznik w tych pokoleniach, że jestem umieszczony nie jako osobna jednostka, ale jako szerszy, dłuższy Boży plan. Kiedy popatrzymy się albo kiedy szukamy błogosławieństwa w naszym życiu przez pryzmat jednego dnia, to możemy często się rozczarować, że jestem zmęczony, Boga nie słyszę, dzisiaj jestem znużony, Bóg jest daleko, nie, Jego słowo nie ma dla mnie znaczenia. Ale kiedy cofniemy się parę kroków do tyłu i widzimy Jego działanie wczoraj, przedwczoraj,
Łatwiej nam spojrzeć na to, że ono będzie jutro i pojutrze, bo Bóg jest wierny w swoim słowie. Czy trzymamy mocno w swoim życiu obietnice, które są zapisane? Czy analizujemy je na zasadzie, okej, te obietnice biorę, bo one się spełniły, a tamte, one są poza zasięgiem dla mnie? To, co Bóg powiedział, to chyba wydaje mi się jak mrzonka. Boże Słowo jest pełne obietnicy przeznaczonych dla Twojego i mojego życia. List do Galacjan mówi w 4 rozdziale, 28 wersecie takie słowa. Wy zaś, bracia, po Izaku jesteście dziećmi obietnicy. I to są bardzo dobre słowa, bo one są wypowiedziane nie do Żydów, do Galacjan. Galacjanie, zbór w Galacji to był zbór, który funkcjonował w Turcji i był zamieszkały przez Greków. Czyli to jest do kościoła z pogan, czyli dokładnie nasza relacja. Kościół pochodzący z pogan. Wy zaś, bracia, po Izaku jesteście dziećmi obietnicy. Obietnicy dla mnie i dla ciebie. To nauka dla nas o ważności tych obietnic. One są ponadczasowe. One choćby zapisane były 2000, 3000 lat temu, 1500 nie, ale wiele lat temu. One mają moc tu i teraz. I one mają moc szczególnie w takich czasach jak dzisiaj, kiedy my potrzebujemy uchwycić się czegoś, co trwa wiecznie. Nie czegoś, co zaczęło się na wiosnę i się skończy w określonym czasie. Ja głęboko wierzę, tak jak powiedziałem na początku, że Bóg ma wyznaczony koniec, czas końca tej pandemii. Ale chodzi o to, żebyśmy wyszli z tego czasu wzmocnieni i posileni. Mam pytania do siebie, ale też i do każdego z nas. Czy w Bożym Słowie dostrzegasz Jego obietnice dla swojego życia? Czy mają one swoją wagę, swoją ważność? Czy mamy je stale przed oczami? Ile z Bożych obietnic przyjąłeś dla swojego życia na podstawie słowa? Nawet takich, których nie ma materializacji jeszcze dzisiaj. Ale czy przyjąłeś je? Czy wiesz, że one są dla ciebie? W jakich dziedzinach Bóg ma plan dla naszego życia? Czy są one nasze, moje? Czy być może mamy mentalność, owszem, one są dla innych, dla pastora są na pewno, dla starszych, dla Jasia, pozostałych, ale czy dla mnie? Czy zbawienie jest jedynym planem, który widzimy dla swojego życia od Boga? To jest wielkie zagrożenie. Jesteśmy zbawieni i nie widzimy, że Bóg chce działać w naszym życiu każdego dnia. Czy Bóg myśli o nas w kontekście życia tu na ziemi? Czy myśli w kontekście rozszerzania Jego królestwa? Czy my sami czekamy tylko na desant do nieba? To są pytania, które są postawione dla mnie, dla ciebie, ale myślę, że warto się nad nimi troszkę zastanowić. Dzięki wierze, list do Hebrajczyków, czytam dalej, 11 rozdział, 20 werset. Dzięki wierze i w związku z tym, co miało nastąpić, Izak pobłogosławił swoim synom. Często mówimy tylko, że błogosławieństwo dostał Jakub od ojca, ale w liście Hebrajczyków 11:20 pisze wyraźnie, że Izak błogosławił obydwóch synów w różnym czasie. Jakuba oczywiście różnymi słowami, tak? Ale to były dwa błogosławieństwa, które zaprowadziły ich w różne miejsce, ale podstawą tego, gdzie oni zaszli, był stan ich serca. Podstawą tego, że Ezaw wylądował poza Bożą relacją, był stan jego serca. I to, że Jakub, pomimo że na początku był przegrany, bo fizycznie nie był pierworodnym, znalazł się w liście Bożego,
błogosławieństwa, to także był stan jego serca. Dlatego pilnuj serce baczniej niż czegokolwiek na innego. Te słowa są zapisane w księdze przy powieściach Salomona, abyśmy pilnowali swojego serca baczniej niż czegoś innego. Jakub widział i błogosławił swoje dzieci, swoje wnuki, wrócił do ziemi rodzinnej. Możemy powiedzieć, że wszystko dobrze się skończyło, tak? Ale to by było bardzo proste, trwało to wiele, wiele lat. Ezaw żył poza relacją z rodziną, pomimo że był blisko, przeniósł się do swoich wrogów, do Edomitów. Był względnie zasobny, mógł realizować swoje pasje, ale znalazł się na drodze prowadzącej do śmierci duchowej. Wielu jest zaproszonych, niewielu wybranych. Ewangelia Mateusza 22:14 to mówi takie słowa. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Bóg jest wierny. Wielokrotnie widzimy to, że On dotrzymuje swoich obietnic. Czego one dotyczą, te obietnice? Właśnie. Czy je czytamy, czy je szukamy, czy je znajdujemy? Boże obietnice dotyczą mądrości dla Ciebie i dla mnie. Boże obietnice dotyczą zaopatrzenia tu i teraz dla Ciebie i dla mnie. Boże obietnice dotyczą przebaczenia w relacjach, rodzinie. Boże obietnice dotyczą pokoju w Twoim sercu, którego być może Ci brakuje w jakiejś sytuacji. Boże obietnice dotyczą uzdrowienia dla Twojego ciała. Bóg mówi, że jest lekarzem naszego ciała. Boże obietnice dotyczą pociechy wtedy, kiedy jej nam brak. Boże obietnice dotyczą uwolnienia od strachu, od stresu i wielu, 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 wielu innych rzeczy. Myślę, że nie ma dziedziny naszego życia, w której Bóg nie ma obietnic dla Ciebie i dla mnie. W Izajaszu 55 możemy przeczytać takie słowa. Tak jest z moim słowem. To Bóg mówi na potwierdzenie tego, co jest napisane. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Księga Jeremiasza, 1:12. A Pan powiedział na to: dobrze widzisz, gdyż ja czuwam nad swoim słowem, aby je wypełnić. Księga Hebrajczyków, list do Hebrajczyków 6:12. Abyście nie stali się ociężali, lecz byście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wiara i cierpliwość, dwie rzeczy, które leżą u podstaw dziedziczenia obietnic zawartych w słowie. Wiara i cierpliwość. Cierpliwość, czyli okres czasu. My żyjemy w pokoleniu, które chce mieć wszystko tu i teraz. Mówisz, masz, dzwonisz, przywożą, wysyłasz, przychodzi. Ale Bóg czasami prowadzi nas drogą, która, tak jak Jakuba, prowadził go drogą, która nie do końca być może mu się podobała. Była to droga korekty, była to droga zmiany, ale to była droga nasączona jego obietnicą. Gdziekolwiek szedł, Boża obecność była z nim. Co ja chcę przekazać przez to, co dzisiaj głoszę? Przede wszystkim przez to, że w tym trudnym czasie mamy gdzie sięgnąć po nasze zasilanie. Że w tym trudnym czasie wręcz musimy polegać na Bożych obietnicach. Dlatego, że to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się koło nas, czasami to, co dzieje się z nami, może nam się nie podobać. Ale jeżeli będziemy budowali wielkość miski soczewicy w swoim życiu, to kiedy przyjdzie moment wyboru, możemy być bardzo postawieni w bardzo niekomfortowej sytuacji. Budowanie Bożych obietnic należy do obowiązków każdego chrześcijanina. Należy do moich obowiązków, do Twoich obowiązków. Cokolwiek Bóg powiedział w swoim słowie do Ciebie i do mnie, jest wiarygodne. To jest tak i amen. To nie jest ludzkie słowo.
Możecie mi nie wierzyć, ale jeżeli sięgniecie do Bożego Słowa i znajdziecie tam obietnicę dla siebie, to uchwyćcie się jej mocno, to wejście ją do swojego życia, to zacznijcie ją ogłaszać, zacznijcie ją proklamować, wypiszcie ją na ten werset, to słowo, przyklejcie gdzieś, patrzcie się na niego każdy dzień. Nasycając się Bożym Słowem, powodujemy to, że przychodzi Boża zmiana w naszym życiu, Boża reakcja. To się wypełniło i będzie się wypełniać w naszym życiu. Przychodzi mi na myśl jeszcze historia zapisana w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, 21 werset, o kobiecie kananejskiej, która gdy była w miejscu potrzeby, przybiegła do Jezusa i powiedziała: Jezu, ratuj. A Jezus powiedział: nie jestem posłany, jestem posłany do domu Izraela. Nie masz prawa dopominać się. Ale wiara tej kobiety spowodowała to, że jej odpowiedź była strzałem w serce Jezusa, tak to określam. Jezu, nawet szczenięta posilają się ze stołu panów. Jezus powiedział, że takiej wiary dawno nie widział. Ale słuchajcie, my nie mamy statusu szczenięta. My jesteśmy z domu Bożego. My jesteśmy dziećmi. Do nas należy stół. Do nas należy obietnica tego stołu. My nie musimy się żywić odpadkami tego, co spada. To świat się żywi. Świat bierze z odpadków Bożego Słowa. Świat bierze z odpadków to, co mu pasuje. Nie ma dostępu do słowa, do stołu Bożego. Ale jako dzieci Boże, my mamy prawo dostępu do Bożego stołu, suto zastawionego dla każdego z nas. Ja się o to modlę, aby ta świadomość Bożego stołu, zastawionego dla Twojego i mojego życia, każdego dnia mogła być z nami. Nawet w miejscu problemu, nawet tym bardziej w miejscu potrzeby, w miejscu potrzeby uzdrowienia, w miejscu wypełnienia pokojem. Bóg ma przygotowane cudowne rzeczy na swoim stole i my jako dzieci Boże mamy prawo po to sięgać. Ale czy mamy wiarę i czy mamy cierpliwość do tego, żeby sięgnąć? Życzę to sobie i życzę to każdemu z nas, aby to słowo, które dzisiaj chciałem wam przekazać, przyniosło owoc. Owoc w postaci radości, pokoju, wypełnienia, zaopatrzenia. Abyś wyszedł posilony, abyś kiedy patrzysz na telewizor, albo lepiej może nie patrzeć, kiedy czytasz gazety, czytasz słupki, ile tam ludzi umarło, a ile ludzi jest zakażony, aby nie powodowało to strachu w twoim życiu, aby to nie powodowało presji w twoim życiu, ale żeby powodowało wzrost wiary i wzrost zaufania. Panie, być może sytuacja jest trudna, ale ja ci dziękuję, że ty mnie przez to przeprowadzisz. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję za ten czas. Ja się o to modlę, aby słowo dzisiaj, które było czytane, Panie, wydało obficy owoc dla życia każdego z nas. Ja Ci dziękuję za każdą obietnicę zawartą w Twoim słowie. Ja Ci dziękuję, Panie, że to nie jest zostawione na czas przyszły, ale to jest dla naszego życia tu i teraz. Ja się o to modlę, abyśmy mieli siłę i determinację, aby sięgać do suto zastawionego stołu, który Ty masz dla swoich dzieci. I ja Ci dziękuję, że masz dobre plany, dobre myśli, myśli o pokoju, które nadają nam siłę, dają nam zwycięstwo, dają nam pokój, dają nam radość, nawet w dniu zawieruchy. Ja Ci dziękuję, że nawet w dniach suszy, kiedy Izak siał, zebrał stukrotny plon. Ja Ci dziękuję, że Ty swój lud ochronisz i przeprowadzisz przez każdą z tych zawieruch, które są w tej chwili na świecie. Ja Ci dziękuję, że stąd płynie nasze posilenie i nasze wzmocnienie. I Ojcze, modlę się, aby to słowo było na naszym sercu, na moim sercu, dzisiaj, wieczorem, w nocy, bo Ty nawet we śnie pobłogosławisz swoje dzieci. To jest cudowna obietnica. Sen jest przed nami. Będziecie dzisiaj błogosławieni przez Jezusa Chrystusa. Amen.